W tym filmie zobaczymy sobie kolejny przykład rysowania wykresu funkcji wymiernej. Powiedzmy, że mamy taką funkcję y równa się 2x dzielone przez x plus 1. Zaczniemy od zastanowienia się, czy ta funkcja będzie miała asymptotę poziomą. Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, no to musimy popatrzeć na, na czynniki wiodące w liczniku i w mianowniku, tak jak mówiłem Wam w poprzednim filmie. Wiodące czynniki, czyli te, które mają największą potęgę X. No to w tym wypadku będzie to 2x w liczniku, bo tu mamy tylko jeden składnik. No i mamy X w mianowniku, bo to jest ten składnik o najwyższej, z najwyższą potęgą X. Czyli rozważamy granicę, kiedy X dąży do nieskończoności. Wtedy wystarczy patrzeć na, tylko na te wiodące czynniki, bo te pozostałe, czyli w tym wypadku jedynka, są zaniedbywalnie małe w porównaniu z x, jak x jest bardzo duży to, ta, to dodanie jedynki praktycznie niczego nie zmienia, czyli mamy wtedy w y równa się w przybliżeniu 2x przez x, czyli 2 czyli będziemy w tym wypadku mieli asymptotę poziomą y równa się 2 czyli y równa się 2, to jest asymptota asymptota pozioma Asymptota, czyli taka prosta, do której wykres naszej funkcji będzie się zbliżał, coraz bliżej, coraz bliżej, ale nigdy jej nie osiągnie. Zauważcie, że to, to, to co tutaj powiedziałem, jest tak samo dobre w plus nieskończoności, czyli wtedy, wtedy kiedy idziemy daleko z xami na prawo, jak i w minus nieskończoności, czyli wtedy, kiedy x -y idą, kiedy bierzemy x -y bardzo daleko po lewej stronie, czyli x o bardzo dużej wartości bezwzględnej, ale ujemne. Wtedy również dodanie jedynki nie ma, nie ma praktycznie żadnego znaczenia i wartości naszej funkcji będą dążyły do dwójki po prostu. No dobrze, czyli mamy asymptotę poziomą. A teraz zastanówmy się, czy będziemy mieli asymptotę pionową w tym wypadku. No i oczywiście będzie tutaj asymptota pionowa, i ona będzie związana z, z, z tym, że w pewnym punkcie mianownik naszej funkcji Przyjmuje wartość 0 konkretnie dla x równego minus 1. Kiedy x jest równe minus 1, to wartość naszej funkcji jest nieokreślona, czyli y jest nieokreślony. Nieokreślony. Dlaczego jest nieokreślony? No bo nie wolno dzielić przez 0, tak? Nie wiadomo, co to jest dzielenie przez 0. Natomiast, więc kiedy mamy 0 w mianowniku, to wartość naszej funkcji jest nieokreślona. I prawdopodobnie będzie tutaj asymptota. Dlaczego mówię prawdopodobnie? Bo dlatego, że już w poprzednim filmie mówiłem, że nie zawsze tak jest, że jeżeli mamy 0 w mianowniku, to w tym punkcie musi wystąpić asymptota. Tak, tak się nie zdarzy wtedy, kiedy to x1, które jest w mianowniku, skróciłoby się z, z jakimś innym x1 w liczniku. To może zróbmy sobie taki przykład. Gdybyśmy mieli inną funkcję, funkcję taką. Y równa się x plus 1 przez x plus 1. No powiecie, no, że hej, no tutaj w mianowniku jest 0, tak? Dla x równego minus 1, czyli ta funkcja dla x równego minus 1 jest nieokreślona. No i zgadza się, ja się zgadzam z takim stwierdzeniem. Ta funkcja jest nieokreślona. Dla x równego minus 1, ale jeżeli tylko x będzie różny od minus 1, to zauważcie, że wtedy. W liczniku i w mianowniku mamy jakąś liczbę różną od 0 i taką samą w liczniku i w mianowniku, czyli wtedy można to po prostu skrócić. Czyli dla x, dla x różnych od minus 1 to się skróci po prostu będzie 1 dla x różnych od minus 1. No oczywiście dla x równego minus 1 ta funkcja jest nieokreślona, ale nie będzie miała asymptoty. Dlaczego nie będzie miała asymptoty? Możemy sobie napisać tutaj, że tutaj mamy brak asymptoty. Brak asymptoty pionowej. No bo jak będzie wyglądał wykres tej funkcji? Narysujmy go sobie. Tutaj mamy jeszcze drugi, drugą karteczkę do rysowania wykresu. Możemy sobie wykres tej funkcji narysować. No dla x różnych od minus 1, ta funkcja będzie stale równa 1. Czyli jej wykres będzie wyglądał mniej więcej tak, że tutaj ona jest stale równa 1, minus 1 jest przerwa, no i dalej znowu jest stale równa minus 1. W minus jedynce tutaj narysujemy sobie takie kółeczko, żeby pamiętać o tym, że tutaj mamy, mamy dziurkę, jeden punkt tej prostej nie należy do wykresu. Ale widać, że nie ma w tym przypadku asymptoty pionowej. No dobrze, a wróćmy teraz do tej naszej funkcji od której zaczęliśmy bo ta funkcja akurat będzie miała asymptotę pionową dlatego, że tutaj nie mamy x plus 1 w liczniku licznik dla x -a równego minus 1 jest różny od zera czyli na pewno to x plus 1 nie będzie się miało z czym skrócić czyli mamy asymptotę pionową dla x -a równego minus 1 no to ją tutaj narysuję mamy asymptotę pionową o równaniu x równa się minus 1. No i teraz możemy narysować wykres naszej funkcji, to może obliczmy sobie jakieś wartości, które na pewno do wykresu należą, czyli na przykład wstawmy sobie za x 0. Jak za x wstawimy 0, no to mamy wtedy 2 razy 0, czyli 0 przez 0 plus 1 przez 1, 0 przez 1 to jest 0, czyli na pewno punkt 0, 0 należy do wykresu naszej funkcji. Jaki jeszcze punkt? Wstawmy sobie jedynkę za x. No to mamy wtedy 2 razy 1, dzielone przez 1 dodać 1, czyli 2 przez 2 to jest 1. Czyli na, na pewno punkty 0 i 0, punkt 0, 0, 1, 1 należą do wykresu. Czyli mamy punkt na wykresie 0, 0 i 1, 1. Poza tym wiemy, że w plus nieskończoności funkcja dąży do tej czerwonej asymptoty, a w minus jedynce z lewej strony musi dążyć do tej zielonej. Czyli nie ma innego wyjścia, tylko funkcja musi wyglądać mniej więcej tak. Że tutaj dąży do tej asymptoty, tutaj przechodzi przez te wartości, które obliczyliśmy, a tutaj dąży do, do tej drugiej asymptoty. Dobrze. A teraz, co będzie, jak wstawmy jeszcze jakieś inne wartości, tutaj na lewo od tej zielonej asymptoty. Powiedzmy, że wstawimy sobie minus 2. Minus 2. Dla minus 2 Mamy 2 razy minus 2 to jest minus 4, dzielone przez minus 2 plus 1 to jest minus 1. Minus 4 przez minus 1 to będzie po prostu 4. Tak, to tutaj sobie zastąpię to czwórką. No i jeszcze jakiś punkt, powiedzmy minus 3. Minus 3, no jak wstawię tutaj w liczniku, to będą 2 razy minus 3 to jest minus 6, dzielone przez minus 3 dodać 1 to jest minus 2. Minus 6 przez minus 2, no to to będzie po prostu 3. Czyli na pewno punkty minus 2, minus 2 i 4, 1, 2, 3, 4 tutaj należą do wykresu i minus 3, 3 to jest ten punkt. No i wiemy, że w minus minusie skończoności nasza funkcja dąży do tej czerwonej asymptoty, czyli, będziemy, czyli jakoś stąd będziemy startować, potem przejdzie przez te dwa punkty. No, i dalej dąży do tej zielonej asymptoty, czyli dochodzimy tutaj. Zobaczmy teraz, czy gdybyśmy skorzystali z kalkulatora, to też byśmy dostali taki sam wynik. Wpiszę tutaj do kalkulatora. Musimy go włączyć. Chcemy narysować wykres. Wprowadzamy wzór funkcji. Wzór funkcji był 2 razy x. Dzielone przez x dodać 1. No i rysujemy. No i jak widzicie, wykres, który uzyskaliśmy na kalkulatorze, wygląda bardzo podobnie do tego, który, który narysowaliśmy sami. Tutaj kalkulator narysował taką pionową linię, bo on po prostu nie wie, że tu jest asymptota i próbuje połączyć. Te punkty, które są z lewej strony wykresu dążą do bardzo dużych liczb i te, które są z prawej strony minus jedynki. No ale tutaj po, tak naprawdę nie ma tej pionowej linii, powinna, powinna tutaj być przerwa. Mam nadzieję, że ten film Wam się do czegoś przyda i zapraszam na kolejny przykład jeszcze w następnym filmie.